Witam Państwa. Na ostatnio miała miejsce dosyć gorąca dyskusja na temat, czy pewne reakcje zachodzą. W związku z tym postanowiłem, żeby udowodnić, że pewne reakcje jednak zachodzą, pokazać, że po prostu zachodzą. Mam tutaj przygotowane, chodzi mi o strącanie osadów, mam tutaj przygotowane. Na mieszadle jest roztwór siarczanu miedzi. Widać piękny niebieski kolor. Ponieważ on się powoli rozpuszcza, to rozpuściłem go najpierw. Na mieszadełku ustawiłem, żeby się ładnie zdążyło rozpuścić. A tu mam trzy stałe substancje. Wodorotlenek potasu, wodorotlenek baru, a tutaj siarczan potasu. Nalejemy wody, rozpuścimy sobie wszystkie te substancje. Możemy w sumie wszystkie ustawić na mieszadle. Zwłaszcza wodorotlenek baru, gdyż on też nie należy do szybko rozpuszczających się. A to możemy zdjąć, niech się wodorotlenek baru wymiesza. Przypuszczam, że będzie mętny, ale być może się uda całkiem efektownie zrobić to doświadczenie. Tutaj rozmieszam już siarczan potasu. W szkole średniej omawia się reakcję strącania osadów. Jako jeden z przykładów jest strącanie siarczanu potasu. No to sprawdźmy, co się stanie, jeśli... No niestety wyszedł troszkę mętny, ale myślę, że to nam nie będzie specjalnie przeszkadzać, dlatego że proszę zobaczyć. Siarczan potasu się praktycznie cały już rozpuścił. Dodajemy krople tego roztworu. O i proszę, 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 jest piękny... Piękny osad, który za chwilkę opadnie na dno. Jeśli ja tutaj dodam tego troszkę więcej, może tego do końca nie widać, ale to jest osad, który wygląda inaczej niż to, co się tutaj nie zdążyło rozpuścić i stanowi, daje ten mętny kolor. Następnie przelejemy sobie część roztworu siarczanu miedzi i użyjemy wodorotlenku potasu. Praktycznie cały się rozpuścił. Powinien się strącić galaretowaty osad. Czy się strąci? Jest, proszę. Sprawdźmy, czy jest galaretowaty. Mam nadzieję, że widać galaretę na dole. Czyli jest. To co się stanie, jeśli do siarczanu miedzi dodamy wodorotlenku baru? Czy strąci się wodorotlenek miedzi, czy strąci się siarczan baru? Proszę Państwa, strąci się jedno i drugie. A pokazuje to dlatego, że miała miejsce ciekawa dyskusja. Jedni sugerowali, że reakcja nie zachodzi, inni gdybali, dlaczego nie zachodzi. Proszę Państwa, to czy reakcja zachodzi, czy nie, to jest kwestia pewnej umowy i stężeń. Gdyż osad się strąci, gdy stężenie odpowiednio jest duże. Jedne substancje są bardzo dobrze rozpuszczalne, inne trudno, ale nic nie jest w ogóle nierozpuszczalne. Tak więc strącą się dwa osady, proszę popatrzeć, poleję po ściance. W oryginale zadanie było, dlaczego ta metoda, czyli ta reakcja, wodorotlenek baru z siarczanem miedzi, nie nadaje się do tego, żeby uzyskać osad wodorotlenku miedzi. A z tego powodu, że uzyskaliśmy mieszankę. Proszę zobaczyć, że to nie wygląda ani podobnie do tego, ani podobnie do tego. Ta metoda, czyli wodorotlenek potasu plus siarczan miedzi, idealnie się nadaje, bo jeden z produktów jest rozpuszczalny, a drugi nie. Ta metoda, żeby uzyskać na przykład siarczan baru, też się nadaje. Tu mamy mieszankę, a żeby było śmieszniej, nie rozdzielimy już tego osadu. Nie rozdzielimy. O, momencik, teraz widać, że się zaczyna klarować. Może to postawię, niech troszkę opadnie. Proszę popatrzeć. Mamy mieszankę dwóch klarujących się właśnie w tej chwili osadów. O, nie całkiem się strąciło, więc może jeszcze doleję troszkę tego wodorotlenku. Dolejemy troszkę wodorotlenku i
Zobaczymy, co się stanie. Oczywiście jest to robione metodą na oko, czyli nie stachiometrycznie. No i teraz podczas opadania osadu powinniśmy otrzymać już klarowny roztwór na górze, bezbarwny, gdyż obydwa produkty się wytrącają. Nie wiem, czy to widać, ale ja już widzę, że na górze zniknął niebieski kolor, a osad jest jasno niebieski, dlatego że składa się zarówno z wodorotlenku, o, jeszcze nie całkiem, a to w każdym razie osad, o, dodamy sobie jeszcze troszeczkę, zamieszamy. Jest to oczywiście nie stachiometrycznie, dlatego to tak wychodzi, a wodorotlenek barwnie należy też do szybko rozpuszczających się w wodzie. Zresztą mi tutaj troszkę jeszcze nad niego zostało. Natomiast myślę, że się sprawa wyjaśniła i nikt więcej nie będzie tworzył różnych dziwnych teorii, czy ta reakcja zachodzi, czy nie, tylko po prostu jest jasne, że jak mogą powstać dwa osady, to po prostu powstają. Nie ma reguły, że jeden z produktów musi być rozpuszczalny, jak niektórzy sugerowali. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.